Lecimy. Cześć, siemano, z tej strony Tanat, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, witam was na odcineczku z Farming Simulator 19 i na naszej serii z Bolusiem. Siemanu! I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się koszeniem trawy na chyba kiszunkę. Najważniejsze. Będziemy to Tej rzucać serii. Na pryzmę, na razie trzeba jechać, bo tutaj czas nas goni, trzeba skosić, zgrabić i później wziąć to wszystko, zwieść ładnie na pole. Znaczy kurde, na jeszcze pole, nie na kosiłem pryzmę. tą kosiareczką. A Ogólnie ty, ja to mnie jeszcze dostaliśmy na też chyba nie. testy. Tak jest. Kosiarka na testy, tam ona ma 4 metry bodajże. O Boże! Kernelanda! Nie zapomniałem, a tu Fendt do mnie mówi. Ach no tak, bo przecież tam zaraz jo, jo. Kind on kind my mine Fendt. Tak mi powiedziała. Jest I tyle Chicken iksu, że... I Chicken John. Zobaczymy jak sobie poradzi Fendt, bo ogólnie Fendtem jeszcze nie jeździliśmy na odcinkach. Akurat nie, pierwszy dopiero odcinek. Z warsztatu wyjechał. Ale dźwięki o też ma, Jezu, też ma fajne. Dobrze, że ja internacjonalem jadę. Jak tu siedzenie fajnie chodzi, tak słuchaj. No. O jest. Wiesz czym jeszcze mordo to siedzenie jest? W dojtwarze chyba. Jo, jedziesz i normalnie słychać jak ci po dziurach. Jak tylko zjedziesz w jakąś dziurę czy cokolwiek, no. To słychać siedzenie, nie? Słychać, słychać fajne jakby powietrze, nie? Odbijało jakbyś fajnie. Jechał, jakbyś jechał po tym, po polnej, to będzie wtedy słychać, bo po no, asfalcie to no. Tak nie. Akurat tutaj w miarę słychać. I łączkę mamy po lewej stronie, obgrodzoną całą, tak więc... Dobrze, że ty pierwszy jedziesz i masz przednią kosiarkę. Jo, bo jo, ja no. To jak się rozłożę, to będę miał ciężko. Akurat se tu rozłożę i se... Chciałem gdzieś tu był wjazd, żeby nie przejechać. Tutaj, przed drzewem. Od tego rogu sobie zaczniemy, sobie rozłożę przednią. Olą hamulce mało ostre. Dobra. Ale ty mu dał tam chyba, co? Ja pierdzielę, nie pytaj. Cześć, bo pracownika zatrudniłem w przypadek. O Boże, Dobra. Nie mogę wyhamować, mordo, co się dzieje? O Boże. Ja pierdzielę, laga miałem tego skręcania, nie? Ja dobrze, mówię, że ja cię nie trafił. Ja mówię, co jest? Tak poleciałeś za mną, że ja w szoku, nie? Chłopie, Dobra, zacięło mi normalnie ten gaz i zacięło mi skręcanie. Ale idealnie, że ci nie wolałem. Przepraszam bardzo, nie opuściłem przedniej. O, teraz. Dobra, zobaczymy. Lepiej by trzeba było ci odwrotnie jechać, łatwiej byś miał mordeczko. Bo byś przednią jechał, Dobra, ze przy no, tym. Może masz rację, no. Dobra, taka już pojadę tak. Znowu. Uciekę. Ej, co jest, ty? Uciekam. Nie wiem. Nie, nie. Ej, kiedyś my mieliśmy na coś takiego laga, pamiętasz? Ty, czekaj, bo ja nie będę mógł kosić w tą stronę przecież. Ale na co? Bo wiesz, że ja tylko siarkę mam, wiesz jak. No jo. Nie, okay. A, no jo, nie można jej przestawiać na jeden, na drugi. Chyba nie da się, nie? No, chyba nie bardzo. Spróbuj tam poprzecznia chociaż zrobić jakoś. Okej, okay. Ja zrobiłam, żeby za mną chociaż jechała. To poprzeczek ci zrobię. Ja za mną tylko mogę ją puścić. Ty, ale kurde, od czego to był ten lag? Nie mogę sobie przypomnieć. Na jakiej serii, ja wiesz, ja chodziliśmy i skręcał sam. Już nie pamiętam. Ale przecież nic nie dodawaliśmy teraz, tak więc no... Średnio, żeby coś tutaj lagowało. Daj Boże, żeby kurde to był ten. Jest, to jest taki. Żeby to było tylko takie przez internet. Czekaj. Jednak nie. Dobra, to trochę bym się wkurzył tu teraz. Przez internet? Nie, na pewno nie. Raczej nie. Czekaj, muszę sobie tu wykościć, bo tu jest nieciekawie. Dobra, tutaj to klina wyciąć. Dobra. I cały odcinek to jest koszenie, bo to jest niby proste pole, ale to są te gwiazdki takie, tak więc... Dojedziemy się... razem i musisz się odwrócić, bo przecież ty do koszenia to też będziesz miał źle, bo no, w ogóle nie tę stronę w ogóle dojeżdżenia masz. Muszę się nawinąć ogólnie. Musisz średnio jeździć od pokosu. Ale kurde ty, ale spoko, jednak no, ją się fajnie, bo też za siebie ją puszczasz i wiesz, pierwsze okrążenie no, idzie no, sobie jechać, nie ma tragedii. Dobra, o. Kurde, powiem ci, nigdy pojadę. O takiej kosiarce nie myślałem sobie nawet, żeby na jakiejkolwiek serii ją kupić. No zawsze, jak zawsze mieliśmy to jedna no, i druga strona mieliśmy ją odbijaną, jo, nie? A ale teraz... tak jest ściągana, to tak no. Kurde, jednak nie ma tak zawieszana. Ale to pójdzie dosyć, tutaj się zapierdziała tym fendem. Dosyć fajnie to, więc... Nie ma co jakoś tam gdzie mocno wykaszać kątu, bo to z grabiarką później będzie ciężko no, też. No. To akurat racja. Akurat grabiarka jest dosyć sporała, tak więc tutaj trzeba będzie manewrować tym. Ale nawet to idzie, zobacz, a drugi raz przejazdek sobie robię i już trochę było tak. No ja już jestem tu na klinach. No to akurat teraz ja pojadę tam za tobą. Ale ja mam tu kurde, ja pierdzielę przy tym płocie, my tu mamy zawsze co roku no. Problem z tą łąką. Tu przy płocie to jest przerwane. Ale ogrodzone, żeby nam kurde dzika zwierzyna nie właziła. Ja akurat cię to sprawdza, to nic się nie koczuje tak naprawdę. Jedynie ten, z Białorusi tutaj imigranci są. Jo. Bo to jest akurat ogrodzone, żeby się nie wbiły na pole nam. Nie rozłożyły namiotu i tak dalej, to o to chodzi właśnie. To potrzebne jest najbardziej. Jest tyle X-ów w tym traktorze, że ja nie wiem, nie pytaj, jak stałem przy nim, to nie wiedziałem co się dzieje. Telefon sobie wyciągam, dobra, włożę z powrotem. Dobra. Wyciągnij telefon? No.
No ja, że ci nie wyleciał z kieszeni. No. Ale ty ładnie też szafujesz, ładnie to wygląda za tobą. Dopiero jak na to będzie ogień. No. A po zarabiasz mógł sobie ogarnąć to. Tam jest no, że jestem przy to. Twoim. No. Zresztą lecę za tobą tak naprawdę. Ile lecisz na godzinę? 22. Bo to samo jak ja, to jest naprawdę chwila i ta łąka jest szafnięta, nie? Ile mamy? 5 minut? 6? To już troszkę... Ja? Troszkę szafnięte, no. No mówię, najgorzej objechać. Jo, bo nie objeżdżę, już mówi na koniec, jest... ale to tam przynajmniej będziemy wiedzieć, jak jeździć. Najgorzej właśnie jest pierwszy przejazd zrobić, że już idzie. Dobra, może cofnę tą mijaczkę tam. Dobra, robimy. Rozkładamy, panie majster. Czekaj. Ja. Ops. Dobra, ja to muszę trochę powywijać teraz. Muszę cofnąć jednakże. A to no są tu terowy, tak. No ja. Jak, no mówię, tu ja widziałem sama. Jeszcze jedną łąkę nieogrodzoną, właśnie też była z tymi zrowami, tak fajnie też porobiona. Tu jest pełna łąka, jest ta jedna taka największa przy drodze głównej, nie? O kurde, ile to szafuje moje. Teraz dopiero to widać, jak nie jedzie za ciągnikiem. No. Ale idzie. Teraz się daje radę, jednak. Bo taką znalazłeś łąkę, którą jesteśmy w stanie ogarnąć w odcinku. Jo. Ja coś takiego chciałem, żeby tu w miarę jest sobie... Jest jedna taka ogromna. No jest, koło drogi głównej. Tak, tam, jak tam jedzie, to jest naprost z tej naszej tutaj. Tam jest koszenia tyle, że nie pytaj nawet, nie? Ja mówię, ja pierdzielę. Żebyśmy tę serię zaczęli 2 miesiące wcześniej, to pewnie byśmy tu jakąś akcję ogarnęli w czwórkę. O, na tamtej łące wtedy już ale lag był. Bo tu jakiś mijaczek jest, poprawię go. Nie, na panelu chyba nie ma jakiegoś przypisanego przycisku, żeby ponosić dwie kosiarki na raz, nie? Oj, nie zdziwiłbym się. Bo fajnie było, jakbym sobie mógł dwie podnieść od razu, tak to przełączać, to jest masakra. Nie zdziwiłbym się. Dlatego ja zawsze przednią zostawiałem, a górną, znaczy tylnią podnosiłem tylko. Ale... Ładnie, ale mi się zarobi też. Świetnie, normalnie w następnym farmingu będę pamiętał, że ciąganą warto kupić. No, kurde, jak się rozetniesz, to już później idzie, nie? No, no kurde, żebym wiedział, to bym teraz na ty. Ej, ja jeszcze jestem przed... Ja mam małą kosiarkę, ale no to wtedy bym sobie musiał przednią jeszcze dokupić. Teraz od dodatku Kvernalanda, nie? Tam jest jeszcze oryginalna jedna. A jest Kvernalanda przednia? Chyba i o. Ja nie mylę, chyba jest. Zestaw Kvernalanda cały, kosiarek. Jeżeli będzie przednia, to ja sobie chyba ten zestaw sprawię na posąsiedzku jeszcze. Wikona jest? Nie, jest Wikona tylko. Fernanda nie ma, ale na pewno coś znajdziesz. Fernandeskiego naprzód. Bo ta ładnie wygląda jak Fernanda. Jak tam zawijesz? Próbuję ci tu wyciąć, żebyś nie musiał cofać, wiesz? Chyba nie, że mamy już rozcięte to, nie? Kliny tam. Do środek by tu można było się... A, bo dobra, jeździmy. No choć można by było. Może mieć takie jeździmy, tylko żeby tam wyposłali miarę, to jeszcze... Git. Ale ten zapierdzielas, nie? Musiał ten. Wiesz co? Może by się niedługo zmienić, żebym zaraz pojeździł, to zobaczył, jak tam tym się lata. Dobra, to najpierw porozcinajmy tak w miarę, żeby poczekaj na około jeździć. Dobra. Ja już się przyzwyczaiłem do niej. I cofać i wszystko. Cześć. Okej, bo ja chcę tu jeszcze przed tobą polecieć. Ale ona fajnie wygląda, nie? Taka tylna, wygana, to jest naprawdę pięknęła. Dobra. Ale to spoko, bo jest miejsce do zawijania. Było to akurat rok. Jest. O, albo i nie. Jest gdzie. No, ty może nie, ale ja tak. Dobra. Trzymaj się wtedy. Dobra, nawet. Jezus! Mordo zabiłbyś, ja mnie. Dobra, spiesz się. Ale zostałem przekuzany. Koło zostało przebite. Dobrze, osłony są mordo, bo koło było do wymiany od razu już. Ja, chłopie, kabina. Ja pierdziel, ja byłem w szoku. Ja tak właśnie się zastanawiałem, jak ty taki łuk blisko mnie jechać. Ja zastanawiałem, po której stronie ty masz kosiarkę, bo ja tak nie miałem daleko od. Ja myślałem, że się wywinę, a tu jeszcze jak to zacząłeś sobie, to już w ogóle. Nie pykło. Panu, że tutaj zakupowania nie ma za dużego. No ja, bo mamy teraz to wgrane ten. Ej! Zostawia ci pokój sam, no? No, a czemu nie? A, nie, bo mnie nie ładuje, nie wiem czemu. Dziwne, bardzo. To się dzisiaj odwala tutaj. Ale ciekawe przez co, nie wiem.
kosiarka, jak wygląda na dół, na pewno. Na tej, u mnie twojego pokosu nie ma i mojego, jak dostanę pewnie laga tu. No bo już sobie nie mógł skręcać pewnie. Czekaj, ja tutaj chyba wywinę to. Bo tu akurat takie do koszenia są. O, idealnie się zmieściłem, dobra. Ale on wyjazd poszedł. Był zygzak ja teraz. Ja bym to zaokrąglił nawet, jeśli powiem szczerze, można by było. O, tam, można. Można, można. Jeździć, ale jeszcze akurat bardziej bym się teraz przeciął. Czekaj, zaraz się przetniemy. No za zgrabaniem tu, jak wyrobi się te kliny, dopiero będzie się ładnie zgrabiało, bo tak to będzie przerąbane tam na winność, no. Nie? To zgrabiamy chyba tak. Okej, okay. Ja tu kąt taki zrobię, żeby tu łatwiej było jeździć. O, cyk i czekaj. Lewa borta, ta. Mnie niedługo samo się zrówna, tak czy jak. Myślę. Zapowiada wtedy od tej strony. Zawinąć na spokojnie, tak więc wyjadę. Ops. Ja pierdzielę. A te kosiarki przybędzie dość fajne. Tak jak co? Fuję to. Ogólnie fajnie, akurat Fender do nich fajnie pasuje. No. Akurat takie one nie robił, to do kosiarek poszedł, tak więc. Chłopaki no naprawiły go w końcu, tak więc można jeździć. Nie ma problemu. Dobra, zaraz się zmienimy może, co? Dobra. Troszkę pokosił tamtą i lecę po zgrabiarkę. Taka idea, jadę tu do końca. Chcę wyrównać trochę. Trochę. Dobra. Fuch. I lecimy. O, tu jest chwila tak naprawdę jeszcze koszenia. Czekaj, ja ci to. Tu wjadę. Nie ma co. Teraz będzie szuna łączka. 15 minutek, elegancko tego. Tylko szona. Fajnie, że Internacional daje radę. Ole tam pod końcówką zjechałem. Chyba. Zbieram telefon. Dzwoni w ogóle, to bierz. Tak. Napnę ci? Tak, bo ja nie mam przelitego. Dobra. Trzymaj się. Ale mu dam teraz. Narwa. No chłopie. Ale tutaj jest robotka internacjonalna, nie? O. Mordo, jak ty opuszczałeś, że ja nie mogę opuszczać kosiarek? No na V normalnie. Może masz przełączone. Nie, nie działa mi, nie działa. I przełączyłem na tą tylnią, bo ty pewnie w środku jakoś ją przełączałeś. Nie, nie. Okay. Weź mi ją, opuść. Poczekaj. Ty, mi nie działa, czaisz? V. Przednia, jo, a tylnia nie. Dobra, to ja nie będę podnosił. To nie szkodzi. Ale dziwne. Aha, mi czaisz, że się tak zblokowała, nie? No. Tylnia. Że w ogóle na tym znaczku funkcji mi nie pokazuje, że jest opuszczona. Cały czas jakby była podniesiona. Okej. Okay. Ja nie mam czegoś dzisiaj, nie? Na tym sejwie trzeba odpowiedziała. Ja miałem wszystko w porządku. Mi nic się nie działo. No, przednią mogę, a ty nie mi nie mogę zrobić. Nie wiem, przez co to się stało, przez to nic nie było dodawane, nic, tak więc. No dziwna sprawa, dziwna. To jest JCB na pewno, co zmieniałeś? Nie wiem. Ale nie wiem, dziwne, że to się tak długowało. A ty przez środku jakoś to podnosiłeś? Przez środek, czy nie, przez V? Nie, normalnie V. Na panelu sobie. To dziwne. W środku nie. Nie patrzyłem. Można jeszcze z tyłu na błotniku podnieść. No ja. Ale to zapierdzielał z tym, nie? To jest... No to chcę trochę wyrównać jeszcze. O, teraz ją. A fajnie, te jak rozcięte to ubywa tak, że... No. Te jak rozcięte to ubywa w chwilę, nie? Un momento. Popuszczamy i lecimy. No fajne zostawił teraz. Kurde, to teraz to idzie jak ta lala, nie? My spokojnie, taką wielką łąkę, jakbyśmy byli w czwórkę na przykład, to już jeden no, by dawno zgrabiał, jeden zbierał i później w dwójkę zbierać, to albo w trójkę. To samo zbierają czy ten, a ja zgrabiarkę tak szafuję, że no sieczkarnią też na pewno. Na przykład sieczkarnią i na przyrze, bo to wtedy wiesz, łatwiej, nie? I wtedy trzech odwozi jeden, o kurde, pomyślimy jeden, o tym. Jeden ten. Bo my teraz wiecie, będziemy kosić te łąki, wszystko ogarnąć, no to nie będziemy wam robić, że będziemy zbierać, znaczy ten, że będziemy ogarniać wszystko na jednej łące, także prawdopodobnie wam ogarniemy jakiś ciekawy odcinek na jakiejś innej łące ze zbierania. Bo po to mamy tyle tych łąk, że spoko, może faktycznie chłopaków by się ogarnęło. Wszędzie tak naprawdę zielono pod łąki, nie? No. Może chłopaków by się zaprosiło i by się zrobiło tu akcję, sieczkarnia by przyjechała. A my trzy przyczepy zapiąć i ogień, dwie samozbierające, jedną tandemę i jazda na pryzmę.
No wtedy byśmy pryzmy takie usypali, że oho, ho. Fajnie, bo dwie nawet by można było sypać. Nie. No jo. No wtedy chłopie, przecież tyle by było tego, jak taka łąka jakaś zwiększona, żeby się tkawne i wszystko to. To by było tej trawicy. No z tej łąki na pewno będzie sporo trawy, nie? No co mega ciekawe, no. Z tego są takie dziwne, nie pozaznaczone jako pola, ale one normalnie można, widzę, nawozić chyba. Jo. To jest fajnie zaznaczone na mapie jako łąka, nie? To jest typowo łąka, nie żadna pola, tylko jest łąka i tyle. A ja sobie chyba jakbym robił, to sobie ogarnę ten. Ja dam radę chyba na co. Ty już możesz jechać wtedy. Mija. Ja tu wezmę do końca i uciekam. Na gospę. Ja to bym sobie jeszcze łąkę zrobił taką typową, tą zasianą, no. Wiesz, bez modu, nie? I zasianą, żeby nie miała podłoża takiego ziemi, tylko prawdziwe to ziemi. No i to by było pięknie wyglądało. I ci powiem, że to nie wiem, czy to nie byłaby lepsza sprawa pod tym względem, że ten. Kurde, ty, ja nie mogę złożyć kosiarki. Nic nie mogę z tamtymi, poczekaj, ja mam a. Może kablą muszę przyczepić w siebie. Najpierw wyłącz fella, no jak mam wyłączyć, jak kurde. Nie wiem, nie mogę nic zrobić, ani odpiąć nic. Bardzo dziwne bym rzekł. Tak ja przyjadę zaraz i złożę to. To do najwyżej. I. No będziemy, jak będę zgrabiał, to będziemy na przyjechać, bo tam jest dojść podczepiony pod samozwierającą albo John Deere. Będziemy sobie jeszcze wpaść tam jeden zestaw. Zabrać. Ja. Nic nie zrobię. Ja pierdzielę, co to się odwaliło? Ani wyłączyć. Pierwszy raz takie coś widzę w ogóle, nie? A ten panelu tam gdzieś na tych przyciskach? No ale ja nie mogę, bo ja mam fidżaka. No jo. Ja się nie mogę obracać w ogóle w kabinie. To też racja. Czekaj, ja se stanę. Ja się opuszczę. Zostawię tu, żeby kabinę, a nie. ZW. Lecimy pod ZTS, a zobaczymy jak sobie poradzi ZTS. Ale w ogóle u mnie to jakby się zacięło, bo ja widzę, że te podnoszą mi się ramiona, nie? A kosiarka zostaje w dole. Aha, spadłem pod mapę. O, okej. Okay. To jest do chwila. Ale to jest zresztą, daj Boże, ja się wyrobił. Nie ma. Cześć. Powróciłeś już? Tak. A? To ona ma skrętne koła, czy nie? Chyba tak. Panie. Powinno zachodzić. Panie. Nie? Nie ma. Zobacz, nie możesz opcji czasami włączyć. No nie wierzę, zacząłem się w płocie. No to jest rozwóz zrobiarka, nie? Chyba nie. Chyba ja tak pojechałem, mówię, koła mi skręcą, a trzeba się jednak inaczej zadać troszeczkę. Dobra. Dobra, to czekam na ciebie. Aż mi złożysz, wtedy pojadę fendozor. Ale łączysko. Zlecę. Ale tu będzie ZTS i ładnie chodził sobie. No ciekawe, sprawdzałeś jak Bałek załączy, czy daje radę? Ma inne wyjście? No, jestem ciekawy jak pod górki, kurde, i moc zakopywania się, nie? Bo to jednak tam koni jest prawie, że na styk, czy nie? Nie, no jest więcej na pewno. Jest 90... do stówki potrzebuje ta zgrabiarka. Serio, stówę to potrzebuje? No, ma, czy no, niby to tylko zgrabiarka, 170, 180. Niby to tylko faktycznie zgrabiarka. To ciągniesz, nie? I Bałek włączy się, tyle. Ja tam nie ryję nic ziemi, nic. No przekładnie musi mieć dolą, bo w słabszym ciągniku, kurde, Bałek włącz przy tylu tych. Jak to nie, chłopie? Nogą. Ja 30 pod te. Cześć. Posłuchaj. Jo. Chłopaki rozkładają już. Kurde, nie wiem czy nie zagrać szokło. Nie złoży się? Jo. Ja pierdzielę, u ciebie złożyło normalnie na tak. Złożysz to sam, czy nie? Co? Przód. Złożony masz? Aha, nie mogę przodu wyłączyć. Właśnie cały czas. Pozdro. Ona chodzi. No to sino. Ja nie wiem czy cię odrzuciło dzisiaj z grą. Dobra. O! Dziękuję jak cicho. Patrz teraz. Ogień! A pierdziele. Ale to jest. Ja powiem wam, ale to jest. Szukałem zgrabiarek. I kurde, wiecie, te długojazdówki są najfajniejsze, nie ma takie, ale mówię, kurde, my w ogóle nie testujemy dużych zgrabiarek, totalnie na żadnej serii, nawet na od zera nie mieliśmy takiej tej dużej, mówię, nie, ale trudno, to, ta seria ma być ścianą kosami, z tym wszystkim bierzemy dużą. Ja pierdzielę. Jak to wygląda? Ale ZTS naprawdę pasuje fajnie pod to. To jak co? O, teraz będzie ciekawie w tym rogu, to ja pierdzielę, będę musiał wycofać i wcofać tam z powrotem. Znaczy nie ogarnę pewnie, ma opcji nawet.
O, będzie tutaj lipa totalna. To ale normalnie, że te są. Obrotów za dużych nie ma. Jest w porządku. O, szybko można uchylić. Otworzyć panu szybkę? Lepsze dźwięki były, o, proszę bardzo. Tutaj tu daszek też otwieramy jeszcze, coś takiego. Jo. I króciutko. Dobra, ważne, że ściągnik mogę zgasić. Dobra. Podnosimy. Ja chcę teraz wycofać. Dobra. Łe, jak to się łomie szybko. No i git, będę miał teraz ten cypelek wyrobiony. Co cofnę teraz? Ujo, pierdyle. No ciekawe, jak ten pokos sobie będzie dawało do samozbierającej, nie? O. Jedzie samozbierającą? Jadę. Ale zestaw. Johnny. O, Johnny tam jest akurat. Pierdziele, ta krona to jest coś pięknego, nie? To jest płot już? Zwarowało chyba samozbierającą. Okej, ale to myślałem, że podjeżdżasz tutaj jeszcze jedno. Okej, dobra. Teraz powinno pójść. Jakiś płot jeszcze jest? Ja. Mordę chyba rozerwę dzisiaj, nie? Przebiarkę. Jest to płot. Chodzi. Zaraz będzie musiało iść, nie ma opcji. Okay. Właśnie dlatego nie objeżdżałem tak jakoś mega blisko też. Ja chciałem tak blisko i akurat przewodziłem sobie dwa razy. To już jest git. Tutaj już na prosto wyjadę. Czekaj sobie na panelu, włączę go buty. Mój Jezus. Mógłbyś na homie na przykład. Nie, bo jak ja homu klikam, to mi się min, wiesz co, wydaje od tych... Shaderów. Od shaderów i wtedy jak kliknę gdzieś mysko, mi się minimalizuje, okay. Mi się gra. O ja pierdzielę, jak to sypie. No chłopie, ale zobacz, jak to szafuje, nie? 15%. 20. Tamto z powrotem i na razie 10 ton. Się. 10 ton już. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie mam pytań. Więcej? Nie mam więcej pytań, po prostu. Jak to tak daje, to... Ale tutaj turbina prawie 100%, nie ze stresie. O to chodzi. Dobra, 25 ton. Dobra, to coś z tego, daj Boże, do końca dojechał. No tam... Na pewno. Tutaj będzie ciekawie ze zbieraniem, nie? Ciekawe, jak jeszcze dojść by sobie tu poradził. O tą samą zbierającą drugą. A? Boże? Pracownika zatrudniłem w przypadek. Ciekawe, jak on by to zrobił. Nie wiem, chciał jechać. Ale nie wiem gdzie. Dobra, tu odpłoto najgorsze, zaraz pewnie przyhacza, a dobra, jednak nie. Dobra, gaz opór i lecimy. Zresztą jak to zrobię, to będzie można tutaj elegancko zawijać. Ja tu próbuję z tego kąta powygarniać te kubki, bo tu tego sporo. Ale tam nie mogłem dojechać, nie? No wiem, wiem właśnie. Zostawiam to jednak. Nie jest za ciekawie. Czekaj, muszę tutaj. A nie dam rady. Dam rady jednak. Podnoś. No Johnny ma zakopowania 10% około. 100% z życia. Turbiny silnika. Chyba jak pod górę tutaj będziesz miał. To jest jednak leciutko pod górkę. Dawaj ZT, spokojnie. Damy rady. Ops. Ale świetna przyczepa. Kurde, że to końcówka farminga, że ja wcześniej... No jest piękna, prześliczna jest ta krona. No, w tym drugim jeszcze jak naprawdę. Zamkniesz jej ten i to idealnie się formuje w taki stożek, nie? To jest. O, ale piękna. Ma ciężko teraz. Załadowany pod górę. Ją wcale nie udziwię. Tak, jak ze środka mogę spróbuję skrócić. Podjadę? Podjadę. Ale silno, nie ma zakupywania, ciągnie, ale wolno, nie? No to realnie z jednej strony. Jednak i ono, ciężko mania, co zwalnia. Dobra, asfalt i zobaczmy, co tu się będzie działo. O Jezu, asfalt od razu. O, jednak inne podłoże, to jeszcze z górki tam masz teraz. 50 na godzinę, dobra, full prędkość pod górę. Może? Króciutko skręciłem w lewo i od razu chciał płot rozerwać. Dobra. Znowu. Tutaj. Ciekawe, czy coś na bliźnie nie stoi? Chyba nie. No to jednej nie, nic w ogóle. Posprzątano tam. Przejazd też jest tam w miarę. Taki spokój. Ale to kawał, kurde, jest. Jadę tą główną. Trochę niby jo, ale nie ma tragedii. Czekaj. Pomyliło i... To sobie było szybciej. Dobra.
załadowane to widzisz, duże troszkę. Ach, trzeba uważać, bo ona kurde zachodzi na sklepną oś. Tak, trzeba wycofać i wcofać tam jeszcze, żeby to zrobić, nie? Czy wiesz, ile ten, jak będzie jakiś w miarę pokaz, to ja wjadę sami tam, wybiorę to. No to akurat trzeba odebrać tamtąd, nie ma innej opcji. Chyba jak mogę wyłączyć w sumie wydało mi. Troszeczkę tutaj szybciej podcofnąć. Chyba jak wyłączone. No tu trzeba akcję napierać, kurna dziot. A, pomału. Dobra. What the hell? Ale tu skupienie full. O, fuj. A fajnie te silosy wyglądają to. Są idealne po prostu te oborki tam. No. To pewnie już to miałeś bardzo mocno. Okej, nie wiem ile na godzinę tu jechać z tym. Zabić stąd troszeczkę jednak. Tu jest płot. Tu. To kończy. To się kończy, to się zaczyna. Właśnie. Chyba na godzinę przez pryzmę, nie? A ile w ogóle ona ma pojemności ta samozwierająca? Teraz już mnie nie pytaj, ale ze 40. To w jedną stronę, no, w drugą. A, nie mam pytań, w jedną stronę i tak naprawdę zsuwanie. 2-3 na godzinę, przez pryzmę. Idę, żeby na całą rozsypać, o? Tak. I jak to tam się usypuje dosyć fajnie? Nie wiem co pryzma odwaliła w tym momencie. Pod końcówkę pryzmy, tak 2 metry od końca, zaczęło plewy rzucać. Okay. LOL. Ej, do dupy to wygląda. Czemu? Takie kuźwa silosy. Lecimy dalej. O, robota idzie tą zrabiarką, co jakby... To jak co, ale tutaj... Szafuje ładnie. Dobra, lecę. Może zamienimy jak starego na jedną, chociaż zbiorę i sobie zawiozę i skończymy odcinek wtedy. Kurde, najgorsze, że to jest lewy tam, masakra. Unerwia mnie to. Jeszcze no, brakuje z 2-3 metrów chyba. Aha. A dziwne, że plewy. No wiesz, zaczyna sypać tak jak poza silosem, kubka jest zwykłą, nie? Tak. Ach, te mody są piękne. Ja to teraz tam idę. I idę to jakoś ładowarką spróbować przycygnąć, kurde, tylko nie mam łyżki, będę musiał przyjechać na teren. Ale mamy chyba łyżkę do zboża, nie? Jo. Chyba jo, no. To chociaż łyżką do zboża poogarnię. Łyżką do zboża. Odgarnę płota, kolejny przejazdek. Spokojnie. Było, że tu jeszcze jest cypalek oszczy. O, panie. Tego... Bez niej odpuszczę chyba. Dobra, jestem. Może wcofnę później, dobra, żeby tutaj okay. Jak będziesz zbierał tutaj z netu, ja najwyżej przyjdę i będę skrabiał. A zaraz ja... O, ładowarka. Ja to akurat zaraz wejdę i będę sobie... Kojarzycie, tutaj... może być łyżka? O, dobre pytanie. Nie ma tam w tej... Czy ładowarka stoi w hali chyba, nie? Nie, ładowarka stała przy belkach, z widłami. Może w hali chyba została, wiesz, łyżka? Tam gdzie stała ładowarka na początku, tam gdzie rzepak mamy. Jo, czekaj. O, tak mi się wydaje, że tam. O, a tu nic nie ma w tej hali. Mi się wydaje, że tam. Na hali. Login. Pokaż mnie tu. O Jezu, co tu stoi? A Ford tu stoi z przetrząsarką. Prawda, Internationala podczepić. Ale no, nie dawał rady, no. Serio? No, podnosiło przód do góry tak, że ja w szoku byłem, nie? Aż dziwne. To jest kurde przetrząsarka tylko. Ej, to my z tej Feli mamy i kosiarki i mam przetrząsarkę, ładnie. No. No może i tak patrzyłem na to, jak ogarnialiśmy. Ja, no, ale z Feli chyba nie było fajnej zgrabiarki. No to zgrabiarka, którą mamy, od czego? Z czego ona jest w ogóle? Zgrabiarka Pottinger chyba. Pottingera chyba, no. Po kolorach tak. Najładniejsza była z tych, jak tam kilka sprawdzałem, to Fenda jeszcze była i w ogóle, ale ta Pottinger taka najbardziej znana. Dobra, ja tutaj zderzę do końca. Dobra, zabieram się za zbierańsko. Ja najpierw o, ją chodzi fajnie. Co to tam chodzi z tym? Kurde. Jest maszyna, nie? Te dźwięki to... Pięknego. Tyki, jęki. Te dźwięki, słuchaj, za...
John Deere'em za Pinkala. Ciężko wybrać. Dziadu! 24% już, ja powiedziałem. Nie mam pytań. Tamtą z powrotem i na razie, trzymajcie się. Ja no. Tak jakby po prostu silo zdupił się i ten. Rozpadna. Zasypię kolejny zestaw. Kurde, nie wiem, co będzie to naprawić na pewno następne odcinki, bo to brzydko będzie pryzma wyglądała. By coś podmienić. Bo są te. Bo to jest jedna, jako jedna pryzma, nie jako dwie. Tylko jedna. Tak, jako jedna. Idę zobaczyć drugim, jak to będzie sypać. Boję się, że ja jak grzebałem, to coś przesunąłem. Możliwe, że i tak było. 72%. Ja. A? Dobra, zobaczmy. Czy druga też jest? Jeżeli tak, to prawdopodobnie jest przesunięty ten od malowania terenu. I tam on wtedy też mi się wzięło i przesunęło. Ja tak samo. Jedna i druga tak samo. Chyba nie nawinę, chociaż. Damy radę. Pewnie, że tak. Damy. Dobra, ja już zaraz będę miał stówkę. Po co sobie polecę i... Ale ładnie szafuję, co jak co. Idzie robota. Bo samo zbierającą naprawdę jest tutaj... No. Co jest co robić. Okay. A drugi silos kurna cię do samego końca, nie? 45 ton by miała? Nie, 43. 43 tony ma. Proszę, co już to już się na tym silosie tak pobugowało? Ja mi jadę, najwyżej nie będę wysypywał, nie? Nie no, wysypać wysyp, bo tu większą część silosu masz normalnie, nie? Już sobie tutaj mam kolejny stawik. No i ładnie. Nie powiem, bo akurat ładnie nam się udało to ogarnąć, skosić. Zgrabione też prawie. Że wszystko. O, prawie, że parę przejazdów zostało. Mówiliśmy też, nie pomyślałem. Można było się pobawić w te, bo wijanie bele od razu. Też ciekawa akcja. Też można było, no. A to wiesz, jeszcze mamy czas na to, żeby zrobić. No, daj Boże, żebyśmy coś tu poogarniali. Do farminga troszeczkę jest, niby 12 dni, ja pierdzielę, jak to leci szybko, nie? No to żebyśmy nagrali po jednym odcinku jeszcze, to będzie dobrze. No, powinno dać radę. Powinno. Ale jak wyjdzie, to wyjdzie. No zależy, jak jeszcze przyjedziesz i w ogóle. No. Zobaczymy. Dobra. Ja sobie lecę, zaraz będę na gospodarce. Już widzę. Gospodarkę naszą, piękną. No to na silosie ubijam cały czas od samego początku, żeby fajnie wyglądało. No spoko, jeden jakby tu był i cały czas ubijał, to fajna robota. Na ocera tam jak sam ogryjam na tym na live'ie, tą pryzmę, to ja pierdzielę. Jak kosiłem, no. Jak się tą kurydę dokosałem do końca. A za rok nie chcę myśleć, jaka będzie pryzma z 30. Znaczy tfu, a nie, za sezon. Właśnie myśleliśmy, żeby do ciebie w piątek nagrać te kulisy. Nie ma problemu. O Jezu, jak to wygląda, jak ty na silos przyjechałeś. Ja pierdzielę. Także dwa na godzinę i od początku pryzmy syp i tyle. Ej, a może nie tak? Jedzie, nie wiem. Mało będę wjeżdżał tutaj. Pokaz wygniota trochę. Oj. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra. Myślałem, że nie zacznie sypać ja nigdy, też nie. Ja mówię, co jest? Widzisz? Tutaj, dotąd. No. Jest silos, a reszta już się buguje dziwnie. Masakra. To ja nie dosypię do kotan. Nie, będę musiał, nie wiem. Cofnąć albo coś, nie wiem. Albo wysypię tu kubkę, a ty podgarniesz później na wiele. No, zobaczcie, jak to działa przynajmniej. Jo, to jedź. Jak będzie widać, że dużą kubkę robi, to nie ma sensu, bo to wiesz... Ja dwie łyżki, a kubka była na pół silosu, nie? Taka wielka. No bo przecież w silosie jest mniejsza zawsze objętość niż w tym. O, czekaj. Już daję kolejne. Dobra, to nie wiem. O Jezu. Ja pierd... Nie. Co to dało, ty? No ja mówię, to jest 4 razy większa objętość jakby. Czekaj, to zabiorę, najwyżej ty nawin tu jakoś może. Dobra, spokojnie.
I tak będę kończył, mam 35 minut. Alfa druga. Ciekawe ile tu wchodzi na tą pryzmę jedną. Dużo. Jest 80 już, ja pierdzielę. Kopańki wejdzie. No. Tak na full, żeby była w samą full, no. Jeszcze jakby udało się do końca zapłać, to już w ogóle by naprawdę to wyszło. Tutaj naprawdę brakuje jeszcze, no sporo, no. Tak jakby co. Jakby było do końca, to idealnie. Dwa na godzinę jest idealnie, żeby dojechać do końca i wysypać wszystko. Tak naprawdę. Dobra. Co myślę, że w tym odcineczku na tyle. Jak się podobało, stawcie łapę w górę, wpadajcie do Bulusia na poprzednie i następne. I co? Następne odcineczko. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Cześć.